zażarta walka o każdą sekundę do ostatnich OS-owych metrów. Tak wygląda rywalizacja w rajdzie Śląska. Ogromne znaczenie ma odpowiedni wybór opon. Pomimo zapowiadanego deszczu, śląskie trasy przez większość soboty pozostały suche. Zwycięsko z tej batalii wychodzą Christensen i Johansson. Liderzy cyklu RSMP mają zaledwie 0,4 sekundy przewagi nad Grzybem i Biniendą. We're happy and satisfied, no risk taken and good flow, good strategy and everything goes as we wanted. Generalnie z Tomem jedziemy cały czas bardzo równo, różnice między nami są minimalne. Na trzeciej lokacie ze stratą 5 sekund plasują się bracia Szejowie. Potrafimy walczyć, mimo że mamy jakby najstarsze auto i jakby najgorszy jakby start, nie, w stosunku do reszty, bo mamy rally jeden samochód i podstawowe zawieszenie. Jeszcze tym bardziej, że jadę na pożyczonym zawieszeniu po wczorajszej przygodzie. Więc i tak się cieszę z tego miejsca, że potrafiliśmy walczyć, że dobrze dobieraliśmy dzisiaj opony, choć na ostatnim odcinku zaczęło nam padać. Czołową piątkę uzupełniają Wróblewski Wróbel oraz Gabryś Dymurski. Sukces na koniec sobotniej rywalizacji zanotowali Byśkiniewicz i Siatkowski, którzy wygrali widowiskowy OS 7, kryterium stulecia powstań śląskich, rozgrywany na błoniach stadionu w Chorzowie. Z grona faworytów szybko odpadli Płachytka i Nowaczewski, którzy wypadli z trasy już na pierwszym OS-ie. W klasyfikacji 2WD bezkonkurencyjni są Sobczak i Marczewski. Dwa pierwsze odcinki to była po prostu katastrofa, opona się paliła jak nie wiem. Dojeżdżamy na Jastrzębie, startujemy do odcinka, zaczęło padać i cały odcinek na wycieraczkach. Po prostu to jest jakiś fatal error, ale co, no zabawa fajna, idziemy naprawdę jak na deszczową oponę totalnie limitem, bawimy się naprawdę super. W niedzielę na kierowców czeka jeszcze ponad 40 OS-owych kilometrów. Ceremonia mety zaplanowana jest na godzinę 18:15 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.